Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Już jutro, czyli w piątek 17 maja Skoczowska noc Muzeów. Oficjalne otwarcie będzie miało miejsce o godzinie 19 w Muzeum imienia Morcinka przy ulicy Fabrycznej. Do dyspozycji zwiedzających będzie wiele miejsc, m.in. ratusz Muzeum Sarkandra, integrator Kościoły, skansen w ochabach czy Straż Pożarna, szczegóły na plakatach. Przenosimy się teraz do Cieszyna. W piątek w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie pod hasłem czarodziejski FLET, czyli Muzyka Salonów Europy XIX wieku, rozpocznie się już o godzinie 18.00. Impreza jest biletowana. W sobotę w Cieszynie czas na senioralia. To już trzecia edycja tego wydarzenia. W programie turniej szachowy, ale także debata bezpieczny senior, która odbędzie się o godzinie 14 w Domu Narodowym. Tam również porady dotyczące zdrowia, a o godzinie 18 usłyszymy przeboje kabaretu starszych panów. W sobotę wieczorem z pewnością nie będziemy się nudzić w gminie Haszlach. Przed nami trzecia noc muzeów. W godzinach od 15.45 do 21 będzie można zwiedzać kościół. Kościoły drewniane w Kończycach Wielkich i Zamarskach, a także strażnicy OSP w Zamarskach. W niedzielę w Zebrzydowicach będzie miał miejsce ósmy synchroniczny rajd pojazdów zabytkowych. Przejazd zawodników na start, zamek w Zebrzydowicach w samo południe. Pierwszy przejazd o 13, drugi godzinę później. Ogłoszenie wyników około godziny 16. Już w najbliższy wtorek 21 maja rozpoczynają się w Cieszynie Cieszenalia. W programie koncerty, a gala Oskarusia odbędzie się we wtorek o godzinie 17.00 w Auli Uniwersytetu. Śląskiego. We wtorek w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego można wziąć udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowe technologie, szanse i zagrożenia. W konferencji można uczestniczyć bezpłatnie. Rozpocznie się już o godzinie 9, potrwa do 13. Poruszone zostaną trzy sekcje tematyczne. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień!